Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania mini doorbell, czyli taki dzwonek po prostu. Kupiłem ten dzwonek z myślą o tym, żeby wam go po prostu przedstawić, bo jest on w bardzo dobrej cenie. Może pokażę wam najpierw, jak wygląda opakowanie z każdej ze stron. Tutaj mamy jakieś parametry, HD, podwójny głos, odbieranie połączeń, długi czas na baterii, komunikacja z chmurą, powiadomienia na telefonie i wizja nocna. No to przejdźmy do odpakowania. Dzwonek już sobie wcześniej też odpakowałem, więc wiem, co mniej więcej się tutaj znajduje. Mamy oczywiście instrukcję obsługi. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego w tej instrukcji obsługi. Informacja, gdzie się znajduje mikrofon, kamera, dioda LED. Tutaj prawdopodobnie jest czujnik dnia i nocy. Przycisk, tył mamy przycisk reset w tym miejscu. No a poniżej mamy głośnik i przewód do ładowania. Całość parujemy z aplikacją Tuya. Czy z drugiej strony mamy coś innego? Tak, z drugiej strony mamy coś innego. To jest pokazane, w jaki sposób zamocować nasz dzwonek do ściany. Jest tutaj też instrukcja, w jaki sposób sparować nasz dzwonek z głośnikiem. Tutaj jest głośnik, ale to sobie omówimy też wszystko w tym filmie, więc sądzę, że raczej wszystko wam omówię. No i tutaj mamy pokazane, jak wygląda ten głośnik. Też, że mamy tutaj trzy przyciski. Pierwszy od parowania, volume size i music switch. W skład naszego zestawu wchodzi oczywiście nasz dzwonek. Możecie zobaczyć, jak on wygląda. Tutaj ma folię ochronną zamocowaną. Całkiem ładny ten dzwonek. Przycisk tutaj. Tutaj mamy port do ładowania, tutaj mamy klapkę, którą musimy przykręcić do ściany. Są tutaj dwa miejsca montażowe i strzałka, w którą stronę jest do góry. Już widzę na telefonie, że mi dzwonek dzwoni. I tak to wygląda, czyli montujemy sobie nasz dzwonek. Pamiętajcie, że strzałką w górę, w tą stronę. Po skręceniu, po zamontowaniu naszego głośnika mamy tutaj możliwość wkręcenia śrubki w tym miejscu. Znowu mi dzwonek dzwoni, bo nacisnąłem przez przypadek. Sobie rozłączmy. I jak to działa? No całkiem fajny dzwonek. Widzę, że bardzo kurz łapie, jak ściągnąłem tą folię ochronną. Do zestawu mamy też dodatkowo dzwonek, który montujemy sobie pod USB. Mamy tu te trzy przyciski, o których wam mówiłem, czyli przycisk od parowania, od zmiany głośności i dzwonków, które będzie wydawał nasz dzwonek. W zestawie mamy również taśmę dwustronną, ponieważ możemy sobie go również przykleić. Ułatwi nam to też sam montaż. Wystarczy wtedy naszą taśmę dwustronną nakleić na ścianę i po naklejeniu na ścianę drugą część przyklejamy do naszego dzwonka w ten sposób i możemy skręcić śrubami. Czy w opakowaniu jeszcze coś znajdziemy? Tak, znajdziemy dwa kołki oraz dwa wkręty i przewód do ładowania USB typu C. Zanim przejdziemy do sparowania naszej kamery do aplikacji Tuya Smart, to najpierw połączymy ją z dzwonkiem. Ja sobie już tutaj przygotowałem, jak widzicie, USB z przedłużką, żeby mi było prościej to zaprezentować. I teraz jak naciśniemy dzwonek, to się tutaj nic nie odzywa. Musimy to sparować. Żeby to sparować, musimy nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go przez około 3 sekund. Najpierw dioda będzie migać, ale nas interesuje, żeby to miganie było takie trochę szybsze. Dokładnie tak, jak jest teraz. I teraz naciskamy ten przycisk i trzymamy go przez 3 sekundy. Zobaczmy, czy działa. Nie działa, to robimy jeszcze raz. I już jak widzicie, mamy sparowane. Teraz w momencie, kiedy ja tutaj naciskam przycisk, to odzywa się tutaj dzwonek, no i oczywiście ten wbudowany bezpośrednio w naszej kamerze. Czyli no, dosyć proste parowanie. Możemy też przesłuchać oczywiście dzwonków. To jest taki najbardziej tradycyjny dzwonek. Oczywiście jego głośność możemy sobie regulować tym przyciskiem. On przeskakuje pomiędzy różnymi trybami. Głośniej, ciszej, ciszej, ciszej. Na maksa głośność, ciszej, ciszej, ciszej. I w ten sposób to po prostu funkcjonuje. Ok.
To już mamy zrobione, sparowane prawidłowo. To przejdziemy sobie teraz do aplikacji Tuya Smart. No i spróbujmy go dodać. Na nim nic nie miga. Dajmy sobie plusik. Dodaj urządzenie. I wyszukuje nam urządzenie. Możemy oczywiście spróbować tym przyciskiem reset, gdyby nam nie wyszukał, albo też przytrzymaj ten przycisk z przodu. Ale to zaraz sobie zobaczymy. Spróbujmy może nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk. Zobaczymy, czy coś tutaj wyszuka. Tak, wyszukało nasz przycisk i widzimy, że dioda tutaj miga. Wybieramy sobie nasz przycisk tutaj z listy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli łączymy go do sieci bezprzewodowej, to musimy się przełączyć do sieci 2,4 GHz, jeżeli posiadacie dwie sieci. I teraz wpisujemy tylko hasło do naszej sieci. OK, klikamy dalej. I nasze urządzenie jest teraz już dodawane bezpośrednio do sieci, którą mu podaliśmy. Na sieci 5 GHz nasze urządzenie by nie funkcjonowało prawidłowo. Chwilę musimy poczekać. Chyba nasze urządzenie się dodało, bo było słychać dźwięk. Dajemy, tutaj możemy zmienić nazwę, jeżeli by ktoś chciał, to dodajemy ten długopis w prawym górnym rogu. Ja daję zakończ i mamy nasze urządzenie. Nawet mnie tutaj przez chwilę było widać. Może dam tak, żebyście mieli jakiś widok. Jeżeli chodzi o to urządzenie, to ono będzie się wyłączać w momencie, jeżeli nie ma, po naciśnięciu przez chwilę działa, później wyłącza obraz kamery, żeby oszczędzać po prostu baterię. A tak wygląda dzwonienie. Czyli pojawia nam się ekran, że ktoś nacisnął dzwonek. Możemy odebrać takie połączenie przy drzwiach lub go rozłączyć. I tutaj na środku powinien pojawić się nam obraz. Ja na razie jeszcze tutaj nic nie robię. Może mogę odebrać w sumie. Brakuje nam tutaj obrazu, ale ten obraz powinien się pojawić. Możemy też przytrzymać, żeby mówić przez nasz telefon. Aha, przepraszam, mikrofon jest niedostępny ze względu na to, że ja nagrywam aplikację na to. Dobra, to sobie wyjdźmy z tego. Wróćmy do poprzedniego okna. I tak wygląda poprzednie okno. Troszkę sobie oddalę kamerę. I jakie my tutaj opcje mamy? Tutaj mamy pierwszą z opcji, to jest pełny widok. Możemy tutaj nagrać lub zrobić zdjęcie. Czyli to jest ta pierwsza opcja z lewej strony. Później mamy opcję robienia zdjęcia. Zdjęcia będą się nam bezpośrednio w telefonie zapisywać. Czyli mogę sobie zrobić zdjęcie. I to zdjęcie jest tutaj zapisane. Kolejną opcją jest mikrofon. Tu mamy mikrofon, czyli możemy nacisnąć, żeby mówić i wtedy będzie nas słychać bezpośrednio na naszej kamerze. Tam z dołu po prostu głośnik, który tutaj jest zbudowany, będzie wydawał z siebie dźwięki. Ja uciszę trochę, albo pokażę wam w sumie najpierw, jak ta opcja działa. Nasza kamera ma również wbudowany mikrofon, więc jeżeli z kimś rozmawiamy, to możemy mówić też do kamery. Do kamery. I będzie nas słychać. Trochę echo powstaje, ale no to ze względu na to, że mam po prostu telefon obok tego, więc no te zakłócenia są jak najbardziej normalne. Następną opcją mamy kamerę, czyli możemy w ten sam sposób nagrywać. On nie posiada żadnej wbudowanej pamięci, ale będzie nam robił coś takiego jak zdjęcia, czyli jeżeli ktoś podejdzie, on wykryje ruch, to zrobi nam po prostu zdjęcie tej osoby. OK, i tutaj po rozwinięciu paska, tego tutaj na dole, mamy dodatkowe opcje. Odtwarzanie nagranego dźwięku. No, kamera nie ma wbudowanej pamięci, więc nic tutaj nie ma. Chociaż możliwe, że przez chmurę, po wykupieniu usługi chmury, że wtedy byśmy mogli na przykład odtwarzać dźwięki. Kolejną opcją jest album zdjęć. Album zdjęć to jest tutaj nasze zdjęcie, które wykonałem, jak widzicie zresztą. Później mamy kolor motywu. Tutaj możemy sobie wybrać albo typ jasny, albo ciemny. Noktowizor w podczerwieni, automatyczny lub zamknięty. Włączyć automatyczny, wyłączony albo cały czas włączony. Może tak wam przetłumaczę na polski. Jak to wygląda? Tu jest ten czujnik, o którym wam wspominałem. Jeżeli on jest przykryty,
Czekajcie, ja wyłączę na chwilę oświetlenie. Jeżeli on tutaj jest naciśnięty, w sensie, że nie wykrywa światła, no to jak widzimy, obraz mamy czarno-biały. On tutaj sobie sam doświetla, żeby uzyskać jak najlepszy kolor. Tak też wygląda teraz obraz bez dodatkowego oświetlenia, z którego normalnie tutaj korzystam, żeby wam doświetlić obraz. No i ostatnią opcją, którą tutaj mamy, to jest edytować. Edytować to opcja, która dodaje nam możliwość tutaj dodania jakiegoś przełącznika i powiem szczerze, nie mam w ogóle pojęcia, po co bym ten przełącznik miał tutaj dodawać, ale możemy go tutaj dodać. Teraz mam tutaj przełącznik, który mi umożliwia włączanie światła. Mam jedno przeczucie, a mianowicie, że w momencie, kiedy ktoś dzwoni, to może ten przełącznik mogę uruchomić. To by miało większy sens, bo byśmy wtedy mogli na przykład otwierać komuś bramkę lub drzwi. No i to ma jedyny taki sens. Później mamy informacje na dole, czyli te powiadomienia, które tutaj były. Tutaj mamy możliwość wykupienia dodatkowej opcji i tutaj już byliśmy. A co u góry mamy? No u góry mamy obraz w jakości HD. Możemy sobie zmieniać między HD lub SD. Zostawiamy sobie HD. Kolejno mamy głośnik. To wyciszyłem akurat, żeby nie było słychać dźwięku z kamery, no bo to by było uciążliwe. I ostatnią opcją jest takie jakby powiększenie, albo na cały ekran, może w ten sposób powinienem to nazwać, że tutaj nie ma tych czarnych pasków po bokach. No i mamy ostatnią opcję, czyli trzy kropki, a w trzech kropkach znajdziemy funkcję noktowizora, zarządzanie zasilaniem, czyli mamy tutaj informację, kiedy jest niski poziom baterii. Możemy sobie ustawić, kiedy dostaniemy taką informację. Tutaj mamy opcję VAS, czyli płatne, i to są powiadomienia na telefon, w sensie, że jest wykonywane połączenie do Was, albo połączenie SMS. Mamy tutaj również opcję powiadomienia offline, ale ciężko mi stwierdzić, co ona dokładnie oznacza. Klient komputerowy i PC, to też prawdopodobnie jakieś płatne opcje tutaj się znajdują. Możemy sobie zaznaczyć, żeby się zawsze automatycznie aktualizował. No i w sumie mamy chyba wszystko omówione. Powiem Wam, że cena tego dzwonka, za którą go kupiłem, to jest około 50 zł. No to nie oszukujmy się, za 50 zł ja nic lepszego z dzwonkiem nie znajdę, gdzie on się łączy z Wi-Fi, zadzwoni mi na telefon, gdy mnie nie ma w domu, żebym mógł z kimś porozmawiać i jeszcze jak jestem w domu, to wyślę sygnał do tego dzwonka. To jest dla mnie cena w stosunku do tego, co to oferuje, to jest naprawdę no super. Oczywiście urządzenie poszło spać, no bo nie funkcjonuje. Tak. I tutaj też widzimy, jaki jest czas reakcji od momentu naciśnięcia dzwonka do zadzwonienia. Ale coś, co zauważyłem, to przestał działać ten dzwonek. I to wynika prawdopodobnie z parowania, więc jeszcze raz sobie go sparujemy. To był mój błąd, ja akurat tutaj wyciszyłem przyciskiem całkowicie mój głośnik, więc on nie dzwonił. Ale jak widzicie, to wszystko działa bardzo dobrze i prawidłowo, więc naprawdę super zestaw za tą cenę. Dobra, my się widzimy w kolejnym materiale. Do zobaczenia, pa pa!